Słowo Boże mówi w rozdziale 19 Ewangelii Mateusza, zaczynając od wersetu 16: A oto przyszedł jeden i rzekł do niego: Dobry mistrzu, co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? A on mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nie ma nikogo. Dobrego. Nie ma nikogo dobrego oprócz jednego, który jest Bogiem. Ale jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. Bogaty młody władca podchodzi do Pana i zadaje pytanie: Co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne? Na co Pan odpowiada: Przestrzegaj przykazań. Gdy mamy do czynienia z tym fragmentem, konieczne jest, abyśmy zrozumieli cel prawa w odniesieniu do zbawienia. Rzymian, rozdział 3, werset 20 mówi: Zatem, że przez uczynki prawa żadne ciało nie będzie usprawiedliwione w Bożych oczach. Dlaczego bowiem przez prawo jest poznanie grzechu? Prawo, gdy jest badane z pokorą, pokazuje mi, że jestem grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela i prowadzi mnie do Chrystusa, manifestując, czym jest sprawiedliwość Boża przez wiarę bez prawa. Galacjan, rozdział 3, werset 24 mówi, że dlatego prawo było naszą szkołą albo naszym pedagogiem do Chrystusa. Nie aby nas zbawić, ale aby przyprowadzić nas do Chrystusa, który mógł nas zbawić, abyśmy zostali usprawiedliwieni przez wiarę. Wielu błędnie utożsamia prawo jako środek usprawiedliwienia, a nie jako lustro, które odzwierciedla grzeszny stan człowieka i niezdolność do zbawienia się. Spójrz wstecz na Mateusza, rozdział 19, werset 18. Biblia mówi, że on powiedział do tego, któremu Jezus powiedział: Nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa czci ojca swego i matkę swoją. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Młodzieniec rzekł do niego: Zauważ, co on powiedział, że wszystkie te rzeczy zachowywałem od młodości. A czego mi jeszcze brakuje? Młodzieniec, chcąc się usprawiedliwić, twierdzi, że zachowywał prawo od młodości. Pomyśl o tym. Mówi o samousprawiedliwiającym się urojeniu. Pan Jezus Chrystus podważa to fałszywe samousprawiedliwiające się urojenie, podnosząc standard w wersecie 21, mówiąc, nieuchronnie demonstrując niedoskonałość tego człowieka i niemożliwy standard prawa. Spójrz na werset 21. Jezus rzekł do niego: Jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź i naśladuj mnie. Skarb w niebie. Przyjdź i naśladuj mnie. Ale kiedy młody człowiek usłyszał to powiedzenie, zauważył, że odszedł zasmucony. Dlaczego? Ponieważ miał wielki majątek. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, że bogaty człowiek z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I znowu powiadam wam, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy jego uczniowie to usłyszeli, byli niezmiernie zdumieni, mówiąc: Kto więc może być zbawiony? Ale Jezus spojrzał na nich i powiedział im, że to, co u ludzi jest niemożliwe, jest u Boga możliwe. Niemożliwe jest, żeby człowiek odziedziczył życie wieczne poprzez przestrzeganie przykazań. I dlatego Jezus odwołuje się do prawa, gdy ma do czynienia z bogatym młodym władcą idealnie uważającym się za sprawiedliwego. Grzesznik zobaczyłby niemożliwy standard ustanowiony i poddał się sprawiedliwości Bożej przez wiarę, zamiast dążyć do ustanowienia własnej sprawiedliwości. Jakuba, rozdział 2, werset 10 mówi, że każdy, kto przestrzega całego prawa, a nie przestrzega jednego, no to jeśli zgrzeszy w jednym punkcie, jest winny wszystkich. Jezus Chrystus, który znał całe prawo jako prawo, które chciał przestrzegać i sam go nigdy nie złamał, więc nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą w nim. Rzymian, rozdział 3, werset 22 mówi nawet o sprawiedliwości Bożej, która jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I zwróć na to uwagę.
Zwróć na to przede wszystkim, że możesz tutaj zauważyć, że wszyscy, którzy wierzą, to doskonała i wystarczająca sprawiedliwość Chrystusa jest im przypisana. Wszystkim tym, którzy wierzą. Bogaty młody władca nie rozpoznał swojego grzesznego stanu. Jego niezdolność do zbawienia siebie i jego potrzeba Zbawiciela była przez niego zignorowana. Nie pozwól, aby to samo dotyczyło ciebie, jeśli nie jesteś pewny, że idziesz do nieba. Zachęcam do uwierzenia Jezusowi Chrystusowi. To jest jedyny warunek, abyś był uratowany od należnej tobie kary piekła wiecznego.